Zastanawialiście się kiedyś nad tym, co by było, gdyby bliska wam osoba, z którą tworzycie tak zwane wspólne gospodarstwo domowe, żyjąc razem, pracując razem, wynajmując czy spłacając kredyt na mieszkanie, nagle zachorowałaby poważnie, stała się osobą z dużą niepełnosprawnością, wymagającą całodobowej opieki, co by się stało? No więc w Polsce stałoby się to, że o najprawdopodobniej dostałaby rentę inwalidzką, a wy i tak musielibyście się nią cały czas zajmować, bo sytuacja w Polsce wciąż jest taka, że nie za bardzo mielibyście się do kogo zwrócić o pomoc. No i co się dzieje dalej? Wy nie pracujecie. Zajmujecie się swoją najbliższą osobą. I co? Dostajecie 620 zł zasiłku opiekuńczego. Tak? Bo specjalny zasiłek opiekuńczy to 620 zł miesięcznie. Czyli pieniądze, za które wy powinniście móc się utrzymać. 620 zł. A i to tylko pod warunkiem, że nie przekroczycie kryterium dochodowego, które wciąż wynosi 746 zł na osobę. Czyli powiedzmy, jak jest was dwójka, a wasza ukochana osoba niepełnosprawna dostanie renty 1500 zł, no to już bardzo mi przykro. Nie należy wam się zasiłek opiekuńczy. Ta sytuacja trwa od lat. 21 października minęło 8 lat od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał niezwłoczne poprawienie sytuacji osób dorosłych opiekujących się dorosłymi ze znaczną niepełnosprawnością, gdyż sytuacja jest bardzo nierówna i bardzo tragiczna. Póki co nie zmieniło się nic, ale o tym, jaka jest sytuacja, porozmawiam jutro z Rafałem Bakalarczykiem. Zapraszam do tajnych kompletów na godzinę 17, a jeżeli nie możecie przyjść, obejrzyjcie streama.